Rozpocząłem studia w roku 1965. Wówczas dziekanem wydziału był profesor Jacek Puszet, syn Ludwika Puszeta, wybitnego artysty, rzeźbiarza i filozofa. Również w tym czasie na Wydziale Rzeźby zajmowałem się oczywiście studium aktu, portretu. Przez 2-3 lata byłem w pracowni profesora Puszeta, a później przeniosłem się do pracowni pani docent Wandy Ślędzińskiej, która kiedyś była asystentką Ksawerego Dunikowskiego. Po jego odejściu do Warszawy objęła pracownię prowadzenia rzeźby dyplomujące. I u niej w roku 1971 ukończyłem dyplomem, nie wiem czy się wypada chwalić, z wyróżnieniem. I w tym już okresie czasu uczestniczyliśmy jako studenci w różnych plenerach, które były organizowane przez szkoły artystyczne z całej Polski. Także realizacje większych rzeźb, które robiliśmy nawet w różnych zakładach, były wcześniejsze i to doświadczenie, które stamtąd wyniosłem, później zaprezentowało właśnie w tym, jak ukończyłem akademię, jak kończyłem w 71 roku. Uczestniczyłem w różnych konkursach na rzeźby plenerowe, wówczas się tak mówiło, bo dzisiaj się mówi w przestrzeni publicznej bardzo ładnie, ale wtedy było słowo plenerowe, więc robiliśmy projekty i tak robiliśmy projekty do Nowej Huty. Spółdzielnia Nowej Huty, spółdzielnia Hutnik, współpracowała bardzo dobrze ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków w Krakowie, której przewodniczył wówczas pan profesor Antoni Hajdecki. Organizowała właśnie tego typu plenery, realizacje tych rzeźb. Dlatego wiele prac z tego okresu lat 70., początek lat 70. jest w Nowej Hucie. Oczywiście nie wszystkie pozostały, ale jeszcze tam kilka prac, jak wiem, zadbane obecnie są bardzo. Natomiast moja praca nie została zrealizowana, dlatego że były pewne takie sytuacje zmieniające się, różne, bo to kwestia była finansowa, prawda? Nie zawsze Hutnik czy inny zleceniodawca miał możliwość realizacji i finansowania, bo to myśmy robili w czynie społecznym te rzeźby. Myśmy za to pieniędzy nie dostawali. Dostawały tylko materiały były sfinansowane i oczywiście posadowienie, pomoc techniczna i tak dalej, i tak dalej. Także to był ten okres taki bardzo, bardzo ciekawy i taki ciekawy dla nas, ponieważ wychodziliśmy na zewnątrz, wychodziliśmy z galerii do ludzi. W Tychach w roku 1975 zrealizowaliśmy rzeźby. One były zrealizowane bardzo dobrze. To były rzeźby, które do dzisiaj są wykonane w sztucznym kamieniu, odlane w materiale biała marianna, czyli mączka marmurowa. I biały cement wówczas się nazywał cement portlandzki. To był 75 rok, te pierwsze realizacje. Oczywiście wcześniej były projekty przedstawiane, akceptowane nie tylko przez spółdzielnię, ale przez miasto, przez architekta. Realizacja polegała na tym, że po zatwierdzeniu projektów, projekty były oczywiście w gipsie, rysunki i cała te, były realizowane w pracowniach w akademii, bo najpierw rzeźba musiała być zrobiona w glinie, wyrzeźbiona, potem zrobiona forma w gipsie i ta forma została przewieziona do Tychów i w Tychach, na terenie zakładów spółdzielni, zakładów tam technicznych spółdzielni, była odlewana, realizowana. Oczywiście to nie będę mówił o technologii, o skomplikowanej bardzo, ponieważ taki projekt zrobiłem, który był bardzo skomplikowany, ale miałem kolegów, studentów bardzo znakomitych, którzy mi pomagali, także to zostało, można powiedzieć, bardzo profesjonalnie zrobione, odlane. Formę się odbija i odlew w betonie przewoziliśmy na miejsce posadowienia, na miejsce
na cokół, w którym ta rzeźba stała. I na cokole ona została w tych częściach trzech zmontowana. To jest taka dosyć skomplikowana technologia. Natomiast inne rzeźby, jak profesora Hajdeckiego, Sękowskiego czy Bożenckiego, były realizowane na miejscu. Tutaj była zrobiona forma i ta forma była już montowana na miejscu jej posadowienia, tam, gdzie ona ma stać. I tam została zalewana betonem. Tak była w roku 79, ta druga seria tych rzeźb, bo byliśmy ponownie zaproszeni do realizacji rzeźb w 79 roku. Także to bardzo technologia skomplikowana, ale jak się okazuje, no bardzo dobra i jak się dotknie tego betonu, tej rzeźby, to właściwie to jak marmur, nie jak marmur, jak granit, bo to jest trudno teraz nawet dłutem się do niej dobrać. Myśmy musieli mieć pomoc taką techniczną, ponieważ rozrabianie tego cementu to była dosyć duża praca. Zalewając taką formę negatyw rzeźby, która już jest zmontowany negatyw, zalewać je trzeba non-stop. Nie można robić przerw, ponieważ jak się zrobi przerwę pomiędzy jednym zalewaniem a drugim, to od razu wyjdzie na rzeźbie pasek taki niepołączonych dwóch betonów. To jest dużo, na przykład kilka ton trzeba było w jednym dniu i czasami w nocy zalewać. No ale to te 2-3 dni. Oni nam bardzo pomagali, bo musieli nam pomagać. Zresztą spółdzielnia tak wcześniej była w umowie, że oni będą pomagać i oczywiście materiał muszą zabezpieczyć. I pomagali nam bardzo. No. To był bardzo intensywny okres dla nas jako studentów Wydziału Rzeźby, a później jako absolwentów, dlatego że w tym czasie te kontakty z różnymi instytucjami, na przykład z WSK z Rzeszowa, potem w Tychach, no dwa razy z tą spółdzielnią, potem jeszcze była w Krośnie, była realizacja wielka, która już później w latach 80. nie została sfinalizowana, bo pozmieniały się pewne sytuacje i już te realizacje nie zostały wykończone. Tak samo i w Nowej Hucie. Myślę, że już w latach 80. nie było tych realizacji. No ale wcześniej to były realizacje w ceramice, bardzo piękne. Ceramika to potęga była w Krakowie. Przecież mamy tyle pięknych dzieł ceramicznych w różnych miejscach. No i to Łysa Góra to było takie miejsce, gdzie były realizowane te rzeźby w ceramice. W ceramice takiej bardzo mocnej, ceramikę, w której realizowane były te takie do prądu izolatory wielkie. I one trwają do dzisiaj. Dzisiaj te rzeźby są nie do zniszczenia, prawda? No ale to połączenie technologii, połączenie przemysłu, połączenie tej naszej pracy twórczej razem, to dawało te efekty właśnie, ale i te nawiązania kontaktu, że to nie było tak na zasadzie, że ktoś nam kazał, tylko to wychodziło i od nas, i od tych, którzy chcieli, tak jak spółdzielnia Hutnik, prawda, wówczas miała takie bardzo ciekawe pomysły i koncepcje. No, szkoda, że więcej nie zostało zrealizowanych tych prac. No później w latach 80., jak wyjechaliśmy za granicę, na plenery międzynarodowe, to proszę Panią, myśmy zobaczyli, ile tam jest rzeźby, sztuki współczesnej w każdym mieście. No to smutno nam się zrobiło. Ja się zajmuję również medalierstwem. W latach 60. pod koniec studiów już zajmowałem się, prowadził u nas warsztaty medalierskie i odlewnictwo profesor Bronisław Chromy. No i tak bardzo się zająłem tym, że właściwie to byłem jak gdyby student jego asystentem, bo razem żeśmy topili brąz, a wtedy koksem się paliło, a nie elektrycznie w Akademii przy Placu Matejki. Także całą noc w koksie, żeby roztopić 50 kg brązu. No ale to już inna historia. I potem, jak byłem już po okresie asystentury u profesora Bożenckiego, dostałem tą pracownię, jak profesor Chromy odszedł do Katowic,
i prowadziłem pracownię brązu i medalierstwa do 1982 roku. Potem pracownię rzeźby pierwszego roku, a potem pracownię dyplomującą od roku 1999 chyba. Bardzo miło wspominam ten okres, bo myśmy właściwie wszystko sami robili wtedy. Myśmy projektowali medale, rzeźbiliśmy, prawda, w plastelinie, odlewaliśmy w gipsie i odlewaliśmy w brązie sami. A ten okres w ogóle w sztuce lat 60., 70., przecież u Państwa macie takie zbiory piękne w Nowej Hucie, że dobrze, że one zostały, że one się zachowały. Są wybitnych polskich artystów przecież. Wszyscy pracowaliśmy na ulicy Kupa w synagodze i tam ja uruchomiłem spawarkę, co było narzędziem bardzo potrzebnym wszystkim rzeźbiarzom, szczególnie Marianowi Kruszkowi, bo on ciągle mówił: ja cię podziwiam, że ty umiesz szwajcować. I spawaliśmy rzeźby. Między innymi zrobiłem rzeźbę na Rondo Mogilskie. Spółdzielnia mieszkaniowa w Nowej Hucie zamówiła u mnie rzeźbę dużą, na 3 metry. To miała być rzeźba w trwałym materiale. Pieniądze były nieduże, więc ja sobie wymyśliłem, że wykopię w ziemi negatyw. Zbrojenie zespawałem, już umiałem spawać. Zalałem to betonem i ten negatyw z drugiej strony opracowałem. W ten sposób powstał polski eksperyment tak zwanego land artu, czyli sztuki ziemi, to się teraz nazywa. Wtedy jeszcze po prostu ja jak ten literat nie wiedziałem, że prozą mówię. I zrobiłem tą rzeźbę i ona sobie tam stała. Notabene nie miała tej podstawy, ta podstawa została już później zrobiona. Ona tak naturalnie wyrastała z ziemi, jak gdyby ten land art, żeby podkreślała, a ktoś tę podstawę zrobił. Natomiast rzeźby w Tychach, no to mieliśmy już takie zamówienie. Pan Bożęcki, pan Nowakowski, ja, żeby wykonać rzeźby do tych. Ja tam proponowano nam różne miejsca i ja wybrałem miejsce przed lodowiskiem, które wyrastało z fundamentów dopiero i wiedziałem, że tam będzie lodowisko, więc starałem się tematycznie nawiązać. A druga rzeźba, która stoi w centrum, to taka forma z blachą miedzianą, wykonana była w tej pracowni, przewieziona do tych i tam została ulokowana. I była pomoc, bo na przykład zwróciłem się w imieniu kolegów, którzy pracowali w synagodze, do zakładu Szatkowskiego o jakiś materiał. I oni nam przywieźli bardzo dużo materiału takiego żelastwa różnego. I myśmy z tego to, co my je spawali. Ja na przykład zrobiłem taki dla Mariana Kruczka, powiedzmy, dowcip, że zespawałem łańcuch, te koluszka łańcucha ze sobą, także łańcuch można było podnosić, on nie opadał. Jako zjawisko takie, Marian Kruczek się tym zachwycił, kazał to przyspawać do podstawy, na górze to zgiął i powiesił wiadro i wystawił na rzeźbie roku jako dzieło sztuki. Dużo rzeźb zrobiłem spawanych i te rzeźby drugą osobą, która ze mną pracował, to był Jan Siek, który też spawał konstrukcję do rzeźb, ale jeszcze do tego okładał to smołą. Tam z boku w synagodze była dobudowana taka część, którą wybudował Antoni Kostrzewa, był prezesem i to było miejsce dla rzeźbiarzy, takie prywatne boksy, a główna hala była halą realizacyjną. I w tych boksach pracował
Plęskowski, Konieczny, Sękowski, no, wszyscy w zasadzie rzeźbiarze, którzy jak akademię skończyli, szli do Bożnicy, do synagogi, na ulicę Kupa i tam każdy miał swój kącik i pracował. Na tych zdjęciach są koledzy, z którymi pracowałem w synagodze na ulicy Kupa. To jest Bogusław Gabryś, Wincenty Kućma, Marian Konieczny, Jan Siek, Stanisław Plęskowski, Krzysztof Kędzierski i ja, Józef Sękowski. Rzeźba na rondzie mogilskim była moją inicjatywą. Zrobiłem to dla dzielnicy za darmo, za to, że zakłady Szatkowskiego przekazały nam różne elementy metalowe, żeby można było robić rzeźby. Ja to zrobiłem i tylko była prośba władz dzielnicy, aby cokół, który był z płyt takich chodnikowych zrobiony chwilowo, zrobić porządnie i tą rzeźbę jakoś osadzić, ale tego nie zrobili. Rzeźba później została przez złomiarzy zabrana i sprzedana na złom. To jest moja rzeźba, która zrobiłem tak z elementów spawanych i rzeźba ta otrzymała nagrodę, pierwszą nagrodę na rzeźbie roku. Obecnie jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie w Nowym Gmachu. Powiedziałem, że ja chcę robić takiego hokeistę. Tu jest zresztą projekt gipsowy, pokazałem i zrobiłem tutaj, ale tu jeszcze nie, bo pracowniśmy nie mieli. Zrobiłem w Akademii w Krakowie, na placu Matejki. Zrobiłem w czasie szybko glinianą rzeźbę. Zrobiłem formy gipsowe. Zdjęliśmy te formy, przewieźliśmy do tych i w Tychach to zostało zrobione. Tutaj natomiast, jako na takim placu budowy, robiłem tą rzeźbę, to znaczy z betonu, to takim, że tak powiem, sposobem. Boki z desek, zwlany beton, zrobiona płaszczyzna wyprowadzona, po czym blacha miedziana położona i to ta rzeźba w momencie wypolerowania bardzo dobrze się prezentowała i do tej pory jeszcze jest w Tychach.